jesteśmy w trasie, idziemy do kolejnego uczestnika i to jest fantastyczne, że każdego dnia jesteśmy gdzie indziej. W sumie plany nam się też często zmieniają. No i wiemy, gdzie jedziemy, ale wiemy po co jedziemy. Idziemy po pasję. Poznać pasję i poznać człowieka, który stoi za tą pasją. It's your life, just take it. To droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Jesteśmy na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego i będziemy dzisiaj, no nie latać, ale będziemy latać samochodem. Ja się tak jaram. I to bokiem, tak? I to bokiem, to będzie jazda w drifcie. Ja to jestem bardzo szczęśliwa, bo uwielbiam w ogóle jazdę samochodem. No nie widzę go na razie. Mam nadzieję, że... Oho, ale słyszę. No to pięknie, okej. Okay. Dobra. Chyba znaleźliśmy to miejsce. Chyba jesteśmy, to jest Janek. Otwieram drzwi, żeby poczuć super paloną gumę. To jest jak perfum dla mnie. Cześć, Janku. Cześć. Marcelina jestem. Janek jestem, miło poznać. Witam, Michał. Janek. Cieszymy się, przyjechaliśmy. Dziękujemy za takie efektowne przywitanie przede wszystkim. Ja dziękuję, tak, że przyjechaliście przede wszystkim. I przyjechaliśmy zobaczyć i poznać twoją pasję. Mniej więcej już widzimy, ale mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy coś więcej. Jasne, ja was zaproszę na koniec lotniska i pokażę wam na pewno więcej. To super. To będzie przedsmak. No to jedziemy, ślizgamy się. No to chodźmy. Moją pasją jest drifting, czyli jazda w kontrolowanym poślizgu. I z driftingiem tak naprawdę zaczęło się wtedy, gdy kupiłem sobie taką kierownicę do komputera i zacząłem jeździć w takim symulatorze, który bardzo dobrze odwzorowuje fizykę jazdy. No i kiedyś zabłądziłem na serwer o nazwie drifting. Sam zacząłem trenować. Oczywiście zaczęło się od oglądania filmików z Japonii. No i wtedy tak naprawdę wsiąknąłem. No i udało się potem, jak zrobiłem prawo jazdy, kupić Nissana 200SX-a. Od razu pierwsze, co zrobiłem, jak sprowadziliśmy to auto, to pojechałem na parking spróbować, czy naprawdę da się tak jeździć. Od razu w tym sezonie zacząłem startować w zawodach. Wygrałem zawody drugoligowe, dostałem zaproszenie do pierwszej ligi, czyli do Mistrzostw Polski. Później rozłożyłem mój samochód. No i niestety przez to, przez parę tam różnych feralnych spraw, typu silnik zepsuty, musiałem przerwać na chwilę moją przygodę z driftingiem, no ale teraz mam nadzieję powrócić i walczyć z powrotem z najlepszymi. Lubię się tym dzielić, dlatego bardzo często lubię kogoś przewieźć, żeby tak samo chociaż w pewnej namiastce poczuł to, co ja czuję, siedząc za kierownicą, choć tak naprawdę na pasażera są jeszcze większe emocje, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Tak? Lubię pokazywać to ludziom, dlatego gdy byłem w Japonii, przy sobie miałem dwie kamery GoPro, nagrywałem wszystko, żeby właśnie pokazać to ludziom, bo wiem, że wielu ludzi chciałoby tam być. Mój tata pracuje za granicą i niestety w 2006 roku moja mama zmarła. W pewnym momencie zostałem sam i było mi bardzo ciężko. Musiałem sobie jakoś z tym poradzić, właśnie drifting był dla mnie takim lekarstwem. Może być właśnie takie wydarzenie w życiu, że zostaniemy nagle sami. Trzeba sobie jakoś poradzić z życiem, prawda? Zacząć działać dorośle, odpowiedzialnie, a nie rozłożyć ręce i się zapłakać. Wsparcie najbliższych osób, wiadomo, jest najważniejsze, ponieważ mój tata mieszka za granicą i na początku nie widział tego, nie wiedział, o co chodzi, bo w ogóle wymyśliłem sobie pasję z kosmosu, która dla niego była kompletnie obca. Ale jak zobaczył to na żywo i przekonał się, że naprawdę radzę sobie w tym całkiem nieźle i zobaczył, jak mi bardzo na tym wszystkim zależy, myślę, że to docenił. No i moja dziewczyna, która mi bardzo, bardzo pomaga, sama też ze mną dzieli tą pasję i podoba się jej to i fajnie, bo po prostu działamy razem w tym temacie i ma to sens. Moje marzenia przede wszystkim znowu wrócić do Japonii i znowu poczuć po prostu klimat tego driftingu w Japonii. No i przede wszystkim, żebym mógł wrócić do walki tutaj, w własnym państwie,
żeby pokazać, że no, dalej jestem w grze i jestem w stanie konkurować wciąż z najlepszymi. Janek Strażyński. Moją pasją jest drifting. It's your life, just take it.